Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje i zdobywa kolejne bramki dla reprezentacji Portugalii. Były zawodnik Legii Warszawa przyczynił się do awansu swojej reprezentacji na Euro 2024. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Szwecja kolejny raz się skompromitowała, dostali lanie i gola z połowy boiska. 16-letni Lamine Yamal dał o sobie znać. Zaskakujące słowa Piotra Zielińskiego w niedawnym wywiadzie. Karol Świderski wychwala Michała Probierza. A w meczu Chelsea z Real Madryt doszło do skandalicznej sytuacji. Podyktowano 11 za faul przed polem karnym. Fanów piłki nożnej zachęcam oczywiście do dołączenia do nas i subskrybowania kanału. A jeżeli ukończyliście 18 lat, to możecie zgarnąć freebet o wartości 200 zł od Betfan. Jeżeli Robert Lewandowski w trakcie meczu Polska-Czechy z kimkolwiek przybije piątkę, to wy zgarniacie bonus. Wszelkie szczegóły tej promocji oraz pełny regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu Landry. Życzę wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Zaczynamy oczywiście od tego, co wczoraj działo się w spotkaniach eliminacyjnych na Euro 2024. 16-letni Lamine Yamal, kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony, zdobył swoją drugą bramkę dla reprezentacji Hiszpanii. Pokonał bramkarza Cypru po 5 minutach spotkania, a ostatecznie zwyciężyli Hiszpanię 3-1. Było to dopiero trzecie spotkanie w narodowych barwach dla Lamine Yamala i już druga bramka. Wielkie brawa! Hiszpanie oraz Szkoci zapewnili sobie awans na Euro 2024, natomiast reprezentacja Cypru nie wywalczyła nawet jednego punktu. Awansowała również reprezentacja Węgier nawet po wczorajszym remisie z Bułgarią. Mecz zakończył się wynikiem po 2, a Węgrzy od minuty 36 grali w przewadze jednego zawodnika, ale tego nie potrafili wykorzystać. Bułgaria zajmuje ostatnią pozycję w tabeli, a ekipę, która dołączy do Węgrów i także awansuje, poznamy po rozegraniu ostatniego spotkania. Na Euro nie zobaczymy Szwedów, o tym tak naprawdę wiedzieliśmy od dawna, ale wczoraj upokorzyła ich reprezentacja Azerbejdżanu. Pokonali Szwedów 3-0, a w 89 minucie Muchmudow pokonał Olsena uderzeniem z połowy boiska. Co jeszcze bardziej kompromituje Szwedów, to fakt, że od minuty 57 grali w przewadze jednego zawodnika. W tej grupie awans zapewniła sobie Belgia oraz Austria. 128 bramek dla reprezentacji Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo. Podczas wczorajszego meczu z Liechtensteinem o dziwo pierwsza bramka padła dopiero po zmianie stron, a dokładnie to w minucie 46, a jej autorem był właśnie Cristiano Ronaldo, który huknął na bramkę rywali z lewej nogi kompletnie nie do obrony. Było to zarazem jego 10. trafienie dla kraju w tym roku kalendarzowym, co wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe do osiągnięcia. Reprezentacja Portugalii w tych eliminacjach nie straciła nawet jednego punktu, a ostatni mecz rozegrają z Islandią. Z tej grupy awansowała także reprezentacja Słowacji, a to dzięki temu, że wczoraj 4-2 pokonali Islandię. 6 goli w jednym meczu eliminacyjnym to rzadkość, nie ma co tego ukrywać, ale co ciekawe, to udział w tym wyniku, a zarazem awansie reprezentacji Słowacji, miał były zawodnik Legii Warszawa. Ornej Duda trafił z karnego na 2-1 w 36 minucie spotkania. Pozycja Piotra Zielińskiego w naszej reprezentacji niejednokrotnie była podważana, ale należy pamiętać, że niezależnie od tego, ilu trenerów prowadziło Napoli, to zawsze Piotr Zieliński był pierwszym wyborem do składu, niezależnie od tego, kto klub z Neapolu prowadził. Co ważne, to podczas pobytu w Neapolu jest nie tylko kluczowym zawodnikiem, który pomaga drużynie osiągać sukcesy. W końcu w poprzednim sezonie wygrali ligę, ale także zdobył naprawdę wielkie uznanie kibiców. Piotr tak powiedział w rozmowie z Jackiem Kurowskim dla TVP Sport. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swojej opinii. Czasem można się z tym zgadzać, a czasem nie. Staram się grać jak najlepiej. Nie ma co się czarować. Jesteśmy z Robertem wiodącymi postaciami w tej reprezentacji. Mamy wysokie umiejętności, dlatego ludzie oczekują, że będzie gol czy asysta. Nawet jeżeli tych liczb nie było, to i tak grałem dobre mecze i napędzałem akcje. Obrywało mi się zawsze. Nie mam z tym problemu. Będę dalej starał się grać jak najlepiej dla reprezentacji. Jestem przekonany, że jeszcze dużo pomogę tej drużynie. Szkoda, że w tych eliminacjach wyglądało to tylko ok, a nie top. A co wy uważacie o tych słowach? Dajcie znać na dole w komentarzu. Jeszcze za wcześnie oceniać, czy zmiana trenera na Michała Probierza to był odpowiedni ruch prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Ale piłkarze już widzą pozytywy płynące z tej decyzji, o czym ostatnio na konferencji prasowej powiedział Karol Świderski. Na pewno było to widać, myślę, w naszej grze. Myślę, że ten mecz z Mołdawią był bardzo dobry i gdybyśmy mieli lepszą skuteczność, to na pewno ten wynik
wynik byłby korzystny dla nas i jutro gralibyśmy o awans. Też pod względem gdzieś tam odpraw i tego wszystkiego mamy więcej informacji. I też ja wcześniej trenowałem, byłem wcześniej z trenerem Probierzem w Jagiellonii i też wiem, jak trener Probierz pracuje i też widzę, jak to przekłada na reprezentację. Myślę, że to idzie w fajnym kierunku i po prostu potrzebujemy troszeczkę czasu. Wiemy, że tego czasu nie ma, ale już od tego zgrupowania gdzieś chcemy zacząć wygrywać. Komunikacja jest bardzo ważna, ale chyba nie mieliśmy wątpliwości i ich nie mamy, szczególnie po tych słowach Karola, że ona z trenerem Fernando Santosem była bardzo mocno utrudniona. Zresztą nasz były trener kilka dni temu powiedział w rozmowie z portugalskimi mediami, że błędem było podjęcie pracy w reprezentacji Polski. To była pochopna decyzja. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność z wyjątkiem Polaków. Mogę o nich mówić wyłącznie pozytywnie. Wszyscy zawiedliśmy i po rozmowie uznaliśmy, że lepiej to zakończyć. Piłka nożna kobiet nie jest tematem, który dość często poruszam na kanale, ale w przypadku takiego skandalu nie mam innego wyjścia. To, co wydarzyło się w meczu Realu Madryt z Chelsea, jest taką sytuacją, o której nie należy, a po prostu trzeba powiedzieć. W 78 minucie spotkania zawodniczka królewskich Atenea de Castillo zmierzała w kierunku bramki The Blues, ale ją zatrzymała Jessie Fleming. Pani arbiter uznała, że faul nastąpił w polu karnym i wskazała na 11 metr od bramki, który to Real Madryt zamienił na gola. Rzecz w tym, że choćbym nie wiem, jak się starał, to ciężko jest pokazać, że kontakt pomiędzy zawodniczkami nastąpił w polu karnym. No a to oczywiście z tego powodu, że w polu karnym kontaktu no po prostu nie było. To jest rzut ekranu ze pierwszego kontaktu, ponieważ wcześniej De Castillo przeskoczyła nad rywalką, a to, co teraz widzicie, to prawdopodobnie ostatni kadr, gdzie jest możliwy jakikolwiek kontakt. Faktycznie zawodniczka w białej koszulce jest ciałem w polu karnym, ale rywalka dotknęła ją na pewno przed linią pola karnego. Moim skromnym zdaniem w tej sytuacji rzut wolny to jest maksimum, co można było podyktować, ale zupełnie innego zdania jest legendarny piłkarz FC Barcelony Gerard Piqué, który to powiedział, że jego zdaniem rzut karny jest ewidentny. A waszym zdaniem rzut karny, czy jednak rzut wolny? Dajcie znać na dole w komentarzu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem po 2, choć The Blues w końcówce tego meczu zdobyło jeszcze bramkę, ale jak się później okazało, to pani arbiter dopatrzyła się w tej sytuacji pozycji spalonej. W lipcu 2017 roku rozegrała się wielka tragedia w meczu Ajaxu Amsterdam z Werderem Brema w okresie przygotowawczym. Wówczas zaledwie 21-letni Abdallah Nouri padł nieprzytomny na murawę. Doszło do zatrzymania akcji serca. Udało się go uratować dzięki natychmiastowej pomocy, jednak przez brak dostępu tlenu doszło do trwałego uszkodzenia mózgu. Zawodnik dopiero po roku od tego wydarzenia obudził się ze śpiączki i niestety nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i od 7 lat opiekę nad nim sprawują najbliżsi. Władze Ajaxu odpowiedzialność za tę sytuację wzięły na siebie. Ponoć doszło do zaniedbania ze strony sztabu medycznego i pracę stracił wieloletni lekarz klubu Don De Winter. W roku 2022 strony osiągnęły porozumienie i Ajax wypłacił rodzinie piłkarza odszkodowanie wynoszące 7 milionów 850 tysięcy euro. Kwota, której domagała się rodzina, była zdecydowanie wyższa, a to z tego powodu, że wynosiła 60 milionów euro. Dowiedzieliśmy się o tym z książki Menno de Halana pod tytułem Ajax w kryzysie. Autor przywołuje tam świetlaną przyszłość, jaką młodemu zawodnikowi nakreślił Mino Raiola, czyli znany agent piłkarski, który także niestety opuścił ten świat. Włoski agent twierdził, że Nouri ma olbrzymi potencjał, że zawita do FC Barcelony, potem karierę zakończy na Bliskim Wschodzie, a następnie będzie pracował jako ekspert w jakiejś telewizji. To właśnie na podstawie tego raportu Mino Raioli rodzina żądała od klubu 60 milionów euro. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 16 reprezentacja Kazachstanu podejmie San Marino. 2 godziny później rozpocznie się spotkanie Finlandia-Irlandia Północna. O tej samej godzinie swój mecz rozegrają nasi grupowi rywale. Mołdawia podejmie Albanię. Za 15:09 reprezentacja Anglii kontra Malta. Dania, Słowenia, Włochy, Macedonia Północna. No i oczywiście pojedynek reprezentacji Polski z reprezentacją Czech. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Oczywiście przypominam o promocji Betfan, jej szczegóły macie na dole w opisie. Zachęcam do ocenienia tego filmu, do subskrybowania kanału, na pewno tego żałować nie będziecie. Ja Wam jeszcze raz życzę miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!